Proszę Państwa, na koniec chciałbym prosić o zabranie głosu w naszym imieniu pani Teresy Zydolczyk. Drodzy Państwo, dwudziestowieczny poeta w jednej z pieśni, z cyklu pieśni napisał: chciałbym i twój ślad na drodze ocalić od zapomnienia. Inna była sytuacja tego wiersza, inna jest teraz, ale te słowa dają się łatwo przenieść na teraz. Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieckiej czyni starania, żeby upamiętnić ślad, oczywiście z akceptacją życzliwą Urzędu Miasta, żeby upamiętnić ślad na drodze człowieka, który był pasjonatem swojego miasta, historii tego miasta, tej ziemi, cenił ludzi, którzy tu mieszkają, podziwiał ich i szanował. Zostawił po sobie dużą grupę pasjonatów, aktywnych pasjonatów, członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieckiej. Zostawił prężny zarząd, zostawił dwoje przyjaciół, którzy teraz tym towarzystwem kierują. To jest pan prezes Darek Sawata i pani wiceprezes Maria Zychla. Dzisiaj jesteśmy świadkami pierwszej edycji Nagrody imienia Henryka Zydorczaka. I chciałabym, żeby zawsze to była nagroda głęboko przemyślana i bardzo zasłużona. Gratuluję młodzieży nominacji do tej nagrody. Wyróżnienie jest ogromne i myślę, że sprawiłoby radość patronowi tej nagrody, ponieważ zawsze stawiał na młodzież. I tak powiem szczerze, że bał się, że się towarzystwo zestarzeje. Tymczasem młodzież weszła szerokim frontem i pokazała, na co ją stać. Gratuluję pani Dorocie Marciniak jej osiągnięć w tym, co kocha, w jej pracy i trudzie, że znalazła uznanie w oczach członków towarzystwa. Wszystkim życzę dalszych inicjatyw, życzę skutecznego działania i oczywiście powodzenia. Dziękuję.